Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzewski, Guitar Center TV, na moich kolanach Epiphone Les Paul Standard 60s w wykończeniu Iced Tea. Piękny instrument, bierzecie go do ręki i czujecie, że jest tu kawał mahoniu. Korpus wykonany jest z grubego mahoniu, z wypukłym topem. Mamy tutaj top z klonu falistego, ożyłkowany dookoła taką żyłeczką kremową, bardzo ładnie to wygląda. Dwa przetworniki na pokładzie, są to przetworniki Pro Backer 3 i Pro Backer 2. Dwa potencjometry głośności, dwa potencjometry tonów i most typu Tunomatic na pokładzie. Dodatkowo maskownica klasyczna, jak w Les Paulu. Trójpozycyjny przełącznik, mamy tutaj gniazdo w tym miejscu standardowo, jak na Les Paula przystało. Gruby, przyjemny gryf typu C, który jest wklejony pod przetwornik, dzięki temu gryfowi i temu, że ta konstrukcja jest taka masywna, naprawdę wybrzmienie tego instrumentu jest mega solidne. Na tą szyjkę naklejono podsłonicę z drewna laurowego, na którą nabito 22 progi medium jumbo, markery na froncie w kształcie trapezów z tymi zagiętymi krawędziami po bokach, radius podsłonicy do 12 cali, czyli bardzo wygodna, bardzo grywalna gitarka. Dodatkowo menzura, czyli czynna długość struny tutaj od siodła do mostka, to 24,75, czyli klasyczny Les Paul. Klucze w układzie 3x3, główka polakierowana od frontu na czarno, cała gitara polakierowana jest na wysoki połysk, piękny instrument. Posłuchajcie, jak brzmi ten Epiphone Les Paul Standard, a ja się z Wami żegnam, link do niego znajdziecie w opisie pod spodem. Bądźcie z nami, subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie guitarcenter.pl i przyjeżdżajcie, jeżeli macie tylko możliwość, do Guitar Center przy ulicy Brukowej 6 w Łodzi. Cześć!